Siemano, witam Was serdecznie. Witam Was w małej, fajnej komercji. Mam piękną pogodę. Zaraz się ustawiam na metodę i na federek. Zobaczcie, jaka piękna woda. Naprawdę rewelacyjne małe stawiki. A są tutaj duże ryby. Siódemki, dziesiątki nie należą do rzadkości. Ale oczywiście skupiam się dzisiaj na tych średnich karpiach. 4 kilo, 2, żeby się pobawić na federa, na metodę. A zaraz Wam pokażę, co mam w mojej torbie. Chcieliście, żebym taki film nagrał. Chcieliście zobaczyć, co mam w mojej torbie, jakie przynęty, jakie boostery, co zakładam na gumki, na włos i zaraz Wam wszystko pokażę. Do dzieła, zaczynamy. Tutaj mam torbę, oczywiście już ją rozpakowałem, żebyście zobaczyli, co w niej się zmieściło. Tak będzie po prostu lepiej zobaczyć. Pierwszą rzeczą na każdą komercję to oczywiście są pelety. Pelety najlepiej, żeby były w różnych średnicach, ale przede wszystkim w różnych smakach. Na przykład jestem teraz na wodzie, gdzie się sprawdza super czekolada pomarańcza i praktycznie 90% będę łowił na to, na ten pelet. I podobnie jest, może być na innych wodach, może to być zupełnie coś innego, może to być truskawka, cokolwiek, więc trzeba być gotowy na wszelkie sytuacje. No 4-5 peletów to w zupełności wystarczy. Włożenie 20 to nie wiem, czy to jest sens, wtedy można się naprawdę pogubić, a najczęściej i tak korzystamy z jednego albo z dwóch. Tutaj mam jeszcze taki bardzo fajny miks peletów, nie dość, że jest różna średnica, to różne zapachy. Bardzo fajny temat i bardzo często się to sprawdza, ale mówię, 4-5 spokojnie wystarczą, nie trzeba mieć ich 20, żeby nie wiadomo co. Oczywiście na każdej komercji musi być kukurydza, to jest rzecz podstawowa, bo często w tym wszystkim możemy się pogubić. I najzwyklejsza kukurydza najczęściej robi robotę. Najwięcej ryb właśnie łowimy na zwykłą kukurydzę, więc puszeczka musi być zawsze. Jak nie stawiacie samochodu na słońcu, gdzieś macie w parkingu albo w garażu, to warto nawet taką puszkę cały czas wozić ze sobą w samochodzie. W razie byśmy zapomnieli kupić, to taka kukurydza w samochodzie to musi być po prostu zawsze. To na każdej komercji działa, na to wszyscy łowią i no, kukurydza jest numerem jeden zawsze. Zaraz Wam pokażę tutaj moje wszelkiego rodzaju boostery i przynęty haczykowe na włos. Mówię, są już rozłożone, więc pokażę Wam rozłożone. Tak nam się to prezentuje na półeczce. Zaraz Wam potwieram dekielki, żebyście zobaczyli to w środku. Oczywiście podobnie jak z małymi peletami, które wkładamy do foremki, podobnie z przynętami haczykowymi, warto, żeby miały różnego rodzaju kształty i różnego rodzaju średnice. To nam pozwoli dopasować się do łowiska. Mały pelecik, dumbbellsy, kulki, żeby po prostu były różne. Nie tylko smaki, ale także wielkości. Często to właśnie ta wielkość przynęty robi robotę i często jest tak, że te duże ryby właśnie biorą na małe przynęty. Są tak nauczone, że te kulki mogą je pokłuć, mogą się po prostu złowić i często te małe kulki robią najlepszą robotę. Oczywiście tak jak kukurydza zawsze też mieć warto albo pinki, albo białe roboki, najlepiej pinki. Tutaj mam boosterki, może sobie zobaczmy. Mi najbardziej, generalnie ja najbardziej ze wszystkich lubię karmel. To jest bardzo fajne, no ale wiadomo, warto mieć różne, żebyśmy mogli się dopasować. Tylko w tym całym szaleństwie federowym, które mamy dostępne, najważniejszą rzeczą jest, żebyśmy po prostu nie używali wszystkiego naraz. Bo to jest najgorsze, co możemy zrobić. Wtedy nie będziemy nawet wiedzieli, co dało efekt, co działało, a co nie. Jak już na przykład się skupimy, albo wiemy, przyjeżdżamy na nową wodę, można popytać ludzi, którzy łowią i na przykład mówią, że działa pomarańcza, albo działa karmel, cokolwiek, no to wtedy te dwa najbardziej stosujemy. Gdyby to już wszystko zawiadło, wtedy możemy spróbować coś innego, a nie, że jeden rzut na to, jeden rzut na to, jeden rzut na to, bo to nie jest tak, że ten zapach tam gdzieś we wodzie nie zginie. Po prostu on gdzieś tam cały czas będzie zostawał w tym polu nęcenia i no, po prostu zrobimy taką bombę zapachową, że te ryby nawet możemy odstraszyć. Więc w tym całym szaleństwie naprawdę trzeba zachować umiar i jak ktoś ma problem z tym, to najlepiej wozić dwa i żeby nie było zadymy z tym, bo możemy tylko zaszkodzić. Najlepiej właśnie się sprawdza, że jeden albo dwa, no wiadomo, można mieć ich więcej, ale żebyśmy się w tym wszystkim nie pogubili. Tak samo z przynętami, z peletami. Jak widać nieraz na łowisku, ktoś 10 różnych peletów wrzuca do wiadra i je namacza czy coś, no to jest, czy zanęty, no nie wiadomo wtedy, co działa. Ja zawsze jestem zwolennikiem, żeby mniej, a po prostu mieć pewność, że to działa. Dobra, otwieramy sobie teraz dekielki. Tak nam się to prezentuje. I teraz zwróćcie uwagę, jakie to jest szaleństwo. To jest po prostu coś nieprawdopodobnego i można się szybko w tym pogubić. Ale przede wszystkim, jak łowimy na
komercyjnej wodzie, to powinniśmy mieć chociaż tą zasadę, że mamy coś bardzo jaskrawego i coś ciemnego. Często tak jest, że w te jaskrawe przynęte ostrożne karpie nie chcą podchodzić. Wtedy jest coś potrzebne tylko, co ma zapach i za pomocą węchu ta ryba to zbiera. I często może być, że te żarówiaste przynęty mogą odstraszać ryby, albo po prostu te ostrożne ryby nie będą w to, nie będą tak chętnie pobierały. Więc warto mieć coś jaskrawego i coś ciemnego, to jest pierwsza zasada. Drugą zasadą jest średnica. Przede wszystkim mniejsza i większa, żebyśmy mogli się dopasować. Często właśnie, tak jak wspomnieliśmy, te małe przynęty robią robotę, a te duże są omijane. Wiadomo, że jak chcemy też nie przeszkadzać to rybom i chcemy selektywnie łowić, możemy sobie tą przynętę zwiększać na jakieś kulki, w zależności jakie to ryby łowimy. Tutaj jestem na stawie, gdzie są średnie ryby, to tutaj największą kulką może być 14-16 mm, spokojnie to wystarczy. No wiadomo, łowimy większe ryby, to od tej 16 wychodzimy w górę. Ale na feder to właśnie coś takiego. No i przede wszystkim wszelkiego rodzaju różne kształty. Tutaj widzimy pelet, wiadomo jak pelet wygląda. Musi też być kuleczka i coś jeszcze pomiędzy. I wtedy, tak jak na przykład tutaj damelce, wtedy możemy się szybko dopasować. To właśnie nieraz kształt, a nie kolor robi robotę. No ale wiadomo, na łowisku musimy być na wszystko przygotowani. Wtedy wiemy, że no, że się dopasujemy. Coś na pewno z tego zadziała, a coś będzie z tego robiło fajną robotę. Inni nieraz będą łowili pojedyncze ryby, a my możemy odławiać te ryby regularnie. Musimy się w tym pasować. Jeszcze jest bardzo ważna zasada. Często jest tak, że ludzie wyrzucają te kulki po łowieniu, a te kulki na takich przełowionych wodach, gdzie jest bardzo duża presja, są najlepsze. Czyli jak takie kulki, pelety użyjemy, to możemy je zostawić. One tracą swój silny zapach i te właśnie ze słabszym zapachem są często najlepsze. Wielu wędkarzy jeszcze tak robi, że przyjeżdżając na łowisko bierze po kilka peletów i wrzuca je do wody, do pojemniczka i one sobie leżą we wodzie, żeby one po prostu ten pierwszy silny aromat uwolniły i tą smugę takiego tłuszczu, żeby to po prostu zeszło i taka wymoczona kulka często czy pelet robi najfajniejszą robotę. To jest też bardzo fajny patent, więc nie wyrzucajcie kulek po łowieniu, zbierajcie je i często te najbardziej takie już bez koloru, wytarte, bez zapachu mogą okazać się najbardziej skuteczne. Jeszcze o jednej rzeczy najważniejszej, której chciałem wspomnieć, to jak mamy tyle rozłożonych przynęt, warto, żebyśmy mieli półkę z daszkiem. Dlaczego? Bo nawet teraz wydaje się, że nie pada, ale mgła opada. Tutaj do tych kulek dostaje się woda i one po prostu no, mogą zgnić. Żeby stracić tyle kasy, to by było głupotą, więc warto, żeby te kulki były ochronione, żeby nic nam tutaj, wilgoć się do nich nie dostawała. I warto też, gdzie mamy tutaj pojemniczki z wodą, z peletem, żebyśmy na to nie chlapali. Żebyśmy pamiętali, żeby dbać o te przynęty, żeby po prostu one nie zbutwiały.